Cześć, witam wszystkich! Z tej strony Rekinek i Pucharek Skok w Dal. A polega on na tym, żeby przelecieć z dachu zamarzniętego piekła na dach siedziby Interpolu bez śródlądowania. To jest właśnie ten budynek, który widzieliście przed chwilą: yy, zamarznięte piekło. A tutaj już na mapie Wam pokazuję dokładnie, dokąd macie dolecieć, czyli do tego. Inter, siedziby Interpolu, i to jest właśnie, tu się znajduje. Na samym czubku, czubku będzie, będziecie musieli wylądować, ale to już zobaczycie w samym filmiku. Także ja tu jeszcze gram w kooperacji z Notem, oczywiście z Notem z forum. Także on mi pokazał, co i jak trzeba zrobić. Ja tu oczywiście trochę zmontowałem. Jak widzicie, trasa jest trochę długa, także im dalej będziecie w grze, im będziecie mieli większe, większe ulepszenia waszych mocy, tym łatwiej wam będzie to zrobić. Ja to zrobiłem w sumie na samym początku gry, jeszcze nawet nie grałem chyba fabuły, tylko od razu kooperacji zagraliśmy, także jak widzicie po prawej stronie wrogu mam takie skrzydełka, które już jedno złożyłem podczas samego startu. I w sumie powiem Wam, że na jednym doleciałem, także drugiego już nie używałem, zostawiłem sobie, także mówię w razie czego niech będzie, no ale jak dałem, widzicie da radę na, dolecieć na jednym, także to już, to już jest właśnie siedziba Interpolu, jak tylko dotkniemy właśnie tego dachu to już pucharek wpadnie, także mam nadzieję, że Wam się podobało, ja Wam serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam do subskrypcji i lajkowania oczywiście też, dzięki, hej!